Tak jak w całym kraju, tłumnie jest dziś na wszystkich nekropoliach Suwalszczyzny. 1 listopada w święto Wszystkich Świętych mieszkańcy regionu odwiedzają groby swoich bliskich, gdzie zapalają znicze, składają kwiaty i modlą się za zmarłych. To nostalgiczne, pełne zadumy święto, mówią. Taki moment zadumy i pomyślenia i nad życiem, nad tym wszystkim, co się wydarzyło. Także wspominamy bliskich i też cieszymy się tym, że jesteśmy razem z tymi, którzy żyją. Z założenia jest to święto radosne, ale ja na razie jeszcze nie potrafię się tym cieszyć. Odwiedzam, bo cała rodzina prawie. Trzeba pamiętać dekoracje, sam wiązanki robię zawsze. Są moi znajomi, moi bliscy leżą tutaj. Jest święto, trzeba zapalić znicze, trzeba się dla nich pomodlić, trzeba po prostu, żeby ich odwiedzić. Wesołe. Wesoło. No bo to jednak ich się odwiedza, oni lubili śpiewać, lubili się bawić, no i dlatego i musimy być weseli. Nie chcieliby, żeby się za nich smucić, tylko żeby być wesołym. Święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas wzmożonego ruchu na drogach i pracowite dni funkcjonariuszy drogówki. W Suwałkach najwięcej pracy mundurowi mają wokół cmentarzy przy ulicy Bakałarzewskiej i przy nekropolii przylegającej do ulicy Reja. Apelujemy o szczególną ostrożność i stosowanie się do poleceń policjantów, mówi Eliza Sawko, oficer prasowy policji w Suwałkach. W sumie na cmentarzach natężenie ruchu zauważalne jest tak naprawdę od godziny 8. Tutaj na Bakałarzewskiej ruch odbywa się w sumie jakby bez zbytniej pomocy policji. Natomiast na Reja musimy regulować ten ruch. Jak na razie oddajemy radę, mam nadzieję, że pomożemy mieszkańcom i gościom, żeby wszyscy bezpiecznie dotarli do celu, żeby wszyscy mogli odwiedzić groby. Akcja znicz trwa do jutra włącznie, także jutro też będziemy dbać o ład i porządek. Także tutaj policjantów na pewno zauważacie Państwo, że jest więcej. Bardzo proszę, jeżeli są jakieś wątpliwości czy pytania, gdzie można parkować, bo jest zmiana organizacji ruchu, proszę zadawać te pytania śmiało. No, mam nadzieję, że nie chcę zapeszyć, ale że tegoroczne święto będzie bezpieczne. To, że ruch jest duży, potwierdzają kierowcy, których spotkaliśmy przy suwalskich nekropoliach. Jednak bardzo pomagają policjanci i harcerze, którzy sprawnie kierują wszystkim, mówią kierowcy. Dosyć łatwo tutaj, na tym komunalnym na północy to ciężej. Większy ruch jest. Bardzo dobrze. Policja to jest kochana i bardzo pomaga nam. Dosyć duży ruch, tak, są korki. No trzeba trochę odstać, ale ruch jest skierowany dosyć sprawnie przez policję. Harcerze pomagają, inne służby. Pogoda dopisuje, duży ruch. Na ulicy. Wszyscy, którzy odwiedzą dziś cmentarz przy ulicy Bakałarzewskiej, mogą pomóc w ratowaniu zabytkowych pomników. Na nekropolii odbywa się bowiem kwesta parafialnego oddziału akcji katolickiej przy konkatedrze świętego Aleksandra. Pieniądze trafią na renowację zabytkowych najstarszych nagrobków, mówi Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, jeden z kwestujących. Satysfakcjonująca jest chęć podarowania się każdym pieniążkiem. Dzieci wysupują przysłowiowy grosik, ale są banknot i 20, i 50, i 100 złotowe. Osoby się nie wahają, absolutnie nawet niektóre szukają tego miejsca zbiórki. Bardzo się cieszę, bo cel jest szczytny. Ta inicjatywa jest piękna, bo jest trudno powiedzieć, ile będzie tych pieniążków, bo nie w tym jest rzecz, ale z pewnością kilka kolejnych grobów zostanie odrestaurowanych. Te, które są najstarsze, te, które są najpiękniejsze i te, które są związane z w istocie zasłużonymi dla naszego miasta i tej społeczności osobami.